No to czas. Cześć. Czas na drugi odcinek. Co jest, no? Co ma takie ciągoty? Ja p***le. Ja za kolanach siedzieliśmy razem w aucie. Dobra, do rzeczy. Przestańcie się już wygłupiać. Dobra. Lutek, tak. To będzie twój pierwszy odcinek. Kilka razy już mi jakieś osoby pisały o jakimś Evo, które tam robiło dużo mocy. Jakie Evo? Nie było takiego Evo. A ty w ogóle faktycznie, miałeś kiedyś Evo jakieś na kanale? Miałeś kiedyś. Ty faktycznie nagrywaliśmy jakąś krótką wstawkę z twoim Evo kiedyś. Tak, dziesiątkę, tam 550 koni chyba. Ale to jest Evo, które się cały czas robi, nie? Tu no to wiesz, ewolucji jest już jak... chyba... Się nigdy nie kończy, ewolucja 100. No chodź, pokaż wóz, jaki przyjechał i przedstaw nam go. No dobra. Kamil, nie uciekaj, chodź. Zaraz przyjdę, rozepnę auto. Chodź, no to opowiadaj, co tu przyjechało? Słuchaj, no generalnie w tym aucie z serii nie zostało praktycznie nic. Auto służy do wyścigów górskich. Myślę, że to jest najszybsze Evo. O, to nie przypadkiem Kiwi ostatnio jechał w czymś takim? Jechał, dokładnie. Tutaj mamy, moim zdaniem, najszybsze Evo 10 w Europie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Może się mylę, ale no jakby na rundach, w wyścigach górskich, nawet na rundach europejskich, jakby to auto jest najszybsze, więc... Może ja coś powiem, trochę słabo ci idzie. No. Nie stresuj się. W aucie jest wszystko, no. Motor jest przebudowany na Stroker 2,2 litra. Głowica jest obrobiona sportingiem pewnym udziaków. Kolektor wydechowy na Twin Scrolla T4. Dwa Westgate'y Tiala 45 mm. Turbina Garrett G40 1150, czyli wow, z potencjałem na 1100 koni. Auto do tej pory legitymowało się mocą 1030 koni. Już było 1000 koni? Tak. Teraz to ile mamy dzisiaj? No z 1100 byśmy chcieli zrobić. No generalnie... A czekaj, to auto nie może jeździć po drogach, czyli nie ma szans na testy drogowe. Na drogowe nie, ale torowe tak. O kurde, no to na torowe tak, do dzisiaj się nie uda. Nie, dzisiaj nie, ale planujemy w czwartek pojechać na testy. Mhm. Oczywiście skrzynia sekwencyjna jest sterowana pneumatycznym siłownikiem do zmiany biegów. Kierowca tylko klikał pateczki, prawie jak w automacie, tylko że zmiana biegu trwa 40-60 milisekund. Widzę, że męskich rozmiarów cooler. Cooler jest Garetta Core, specjalnie dedykowany na 1000 parę koni. Do tego mamy customową chłodnicę wody oczywiście, bo to jest już wyczyn, żeby zarządzać temperaturą w takim silniku. No i taki nasz teraz najbardziej zaawansowany upgrade, auto dostało suchą miskę olejową, żeby zapewnić smarowanie. O, to jest debiut suchej miski olejowej tak, na tym kanale, Kamil tylko o tym wspominał. Mamy pompę Petersona, do tego zbiornik Petersona, no i dużo różnych tam fajnych rzeczy. A tak z ciekawości, po co, dlaczego trzeba przechodzić na suchą miskę olejową? Znaczy, wiesz co, jak auto jest tak szybkie, to przy przeciążeniach po prostu może zabraknąć tego filmu olejowego. Aha. No i możesz jakby dużo złapać bardziej... Złapać powietrze? Możesz przytrzeć panewki, okay, i dlatego stara się zapewnić silnikowi jakby zawsze takie samo idealne smarowanie. I też cały świat mówi, że sucha miska też pomaga na moc, więc zobaczymy, bo wytwarza podciśnienie w komorze korbowej. Może inaczej, co się zmieniło od ostatniego setupu względem tego 1030 koni? Doszła sucha miska olejowa, cały nowy układ dolotowy, nowy intercooler, rury dolotowe większe. No i chyba tyle, no. A, elektryczna pompa wody do tego doszła, bo była wcześniej mechaniczna. Z takich fajnych bajerów mamy jeszcze system podtrzymania turbo fresher, czyli powietrze jest wtłaczane nie dość, że przez przepustnicę, to dodatkowo jest turbina napędzana, jakby turbina jest napędzana powietrzem, które sama generuje, czyli powietrze prosto z turbiny idzie przez dolot, wchodzi w zawór i trafia w kolektor wydechowy, gdzie są rurki powstawywane w każdy runner. Oho. No, więc taki, jaka technologia? Takiego czegoś jeszcze pewnie nie miałeś. Nie. No, technologia nawet jest, nie staliśmy obok tego. No, technologia jest fajna i. No dobra, Średnica wydechu, co najciekawsze, jakiej średnicy? Z 4,5 cala mamy. Pokaż. Bo przy 3,5 cala już nam brakowało. I cały wydech od początku do końca ma 4,5 cala. Powiedzieć, że 3,5 cala dusiło to. 3,5 cala na około 900 koni jest teoretycznie policzone, cały świat mówi. Więc 4 cale, nie chcieliśmy robić jeszcze raz wydechu, więc mamy cały wydech 4,5 cala wykonany z tytanu. Wsadź tam rękę. No rączka jest taka, no taka. Nie, rurka, no. Co to jeszcze? Amortyzatory Riggera. Okej. Okay. Ta wersja jest taka wyścigowo-rajdowa, więc auto ma służyć do wyścigów generalnie górskich. A ile waży? Zważyliśmy teraz tonę 130. Z takim gotowe auto do jazdy. Z kierowcą bez? Bez kierowcy. Chcielibyśmy jeszcze ze 30 kg urwać, ale już nie jest łatwo. Możesz sobie znaleźć do środka. Wow, ale kosmita. Łopateczki, cała elektronika jest to z firmy Motek. Aha. Do tego mamy... No to twoja ulubiona firma, ciągle powtarza, że... Nie ulubiona, ale jedna z ulubionych. Okay. Motek oraz Cyvex są to najwyższej jakości produkty dostępne jakby na rynku. No o co cię mogę jeszcze zapytać? No na pewno, jakie paliwo tu jest? Bo one pewnie nie 9,5. Czujesz? No czuję właśnie. No. Paliwo, na którym jeździmy, to jest ETS 102 oktany dedykowany z homologacją FIA.
1,40 parę złotych za litr. O kurde. No, niestety na jednym paliwie się nie da jeździć, bo to auto by nie wytrzymało nic. A na etanol nie możemy jeździć, bo jest nielegalne. Aha. Do tego teraz zamontowaliśmy układ ceramicznych tarcz hamulcowych, więc przeszliśmy na ceramikę. Będziemy teraz dopracowywać to i testować, jak to się zachowuje. Czyli tak naprawdę testy tego auta... A to też była modyfikacja. Mamy wał aluminiowy w aucie, wcześniej był zwykły stalowy, więc lista jest długa. Ale mówisz o którym wale? Wał... Torbowym czy nie, napędowym? Shaft, drive shaft. Okay. Wał napędowy. Napędowy. Tak. A nie słyszałeś o takich wałach tych karbonowych? Słyszeliśmy, ale baliśmy się zaryzykować, bo teoretycznie rejtowanie tych wałów jest wysokie, ale rejtowanie jest na stałe przeciążenie, a nie na takie strzelanie ze sprzęgła i takie różne zmienne obciążenie. Rozumiem. Na tym wale, więc dobra, żeby nie ryzykować. Dobra, to możesz wytłumaczyć, na czym polega twoje zadanie przy tym aucie, bo ja myślałem, że ty jesteś tylko gościem, który stroi. Ty coś jeszcze wiesz, robisz? Ja generalnie 90% przy tym aucie, co ja robię fizycznie, to jest strojenie tego auta oraz setupowanie go. Aha. Czyli szukanie rozwiązań, które by nam pomogły na generowanie tej mocy i zawsze jest, dlaczego auto robi tak mało. Jedyne, wcześniej było cały czas 900, nie byliśmy w stanie tego przekroczyć. Poczęliśmy pewną fajną modyfikację, która dała 150 koni. To była głowica, porting głowicy. Aha. Wow. Który dalej, teraz sprawdzimy, czy na przykład porting jeszcze powinien być poprawiony, czy nasze modyfikacje dalej podniosły moc. A moim głównym zadaniem jest całe sterowanie elektroniką. Auto ma sterowane, chodź, pokażę. Przejdziemy sobie, zaraz odpalimy autko. Całe jest sterowane modułami cyfrowymi PDMA, czyli masz wszystko po kanie, nie masz ani jednego przekaźniczka w aucie, masz jednego PDMA 15 z przodu, M150 steruje silnikiem. Co ciekawe, M150 jest na licencji deweloperskiej, czyli wszystkie strategie w komputerze, jakie są, i to jest teraz też nowy update, są zrobione według moich widzimisię, sterowanie kontrolą dyfrów, podtrzymanie turbo w pewnym close loopie, procedura startowa w close loopie, będzie nawet procedura startowa po 100-hercowym module GPS od Cyvexa, czyli najszybsze, co jest na rynku. No co, z tyłu mamy drugiego PDMA, jakbyś zobaczył, i mamy kompresor do łopatek. Cała wiązka jest wykonana w Raichemie na kablach MIL-SPET, więc tak jak powinno być. To jest kamera? To jest kamera dla kierowcy. Jeszcze właśnie tutaj będziemy dopracowywali układ telemetrii, bo jest na razie AIMA zainstalowana. Co to znaczy? AIMA, telemetria. Chodzi o to, że kierowca po każdym przejeździe może sobie wyświetlić filmik, zobaczyć, co się dokładnie działo, jakie miał prędkości, którym biegnie, no tak, jechał, wszystko. Podczas przejazdu pewnie nic nie widział, za szybko. A żeby to się fajnie... Nie no, nie zobaczy, no poza tym, żeby analizować przejazdy. No jasne. Docelowo chcemy uruchomić pełną telemetrię z wyświetlacza motek, bo po prostu jak zawsze zabrakło czasu na to, żeby to zrobić i auto cały czas ewoluuje. No dobra, no jakby to było auto na 1,4 mili, to bym cię zapytał o czasy, jakie to auto robi. Jak wiesz można zmierzyć to auto, żeby zrozumieć, jak ono szybkie jest? Jest to bardzo ciężko, żeby zmierzyć, ponieważ my za autem zawsze się ścigamy pod górkę. Mhm. Nigdy ze startu nie mamy pewnej przyczepności, bo mamy zawsze zimnego slicka. No ale myślę, że czasy powinno robić to całkiem spektakularne, nawet na ćwiartkę. Okej, okay, a te wyścigi górskie, to jest zawsze ten sam dystans, czy to są różne trasy? Masz zróżnicowane trasy, na przykład masz trasę górską w Sopocie, moją ulubioną, w której też... Gdzie? W Sopocie. No co ty, jest, tam jest najlepsza górka. Runda wyścigowa, jedna wielka impreza, wszyscy się bawią, wszyscy się cieszą, jest mega. I no nie powiedziałbym, że w Sopocie mogą być jakieś górskie trasy. Stary, najlepsza runda wyścigowa górska jest w Sopocie i będziemy na pewno w tym roku. To chyba z jakiejś depresji startujecie, żeby wyjechać gdzieś na górę. Nie no, jest tam, no normalnie masz trasę górską. To, nie no, wierzę, nabijam się. Sopocka chyba się nazywa. Aha. Kosmos jest, mega. I jakby cały, wiesz... No dobra, jakieś kilka suchych danych. Jakie mamy doładowanie, do ilu się kręci motor? Ostatnio kręciliśmy motor do 9500 obrotów przy doładowaniu 2,65 bar. Od razu patrzę, czy są jakieś liczniki, czy przekręcają się one, ale tu jest wyświetlacz. Nie no, wszystko patrzymy w komputerze. Docelowo nie chcemy go aż tyle kręcić, bo to jest przegięcie pały, ale po prostu szukaliśmy limitów w silniku i jakby w turbinie. Turbinę już mieliśmy na 130 tysięcy obrotów, mimo tego, że się producent zaleca 125 czy 126, już nie pamiętam. Nie chcemy się trzymać na tym limicie, żeby turbiny nie ukręcić. No i będziemy dzisiaj patrzeć, co się zmieniło, co się poprawiło. No ja zapytam, a dlaczego taka turbina, a nie inna? Bo poniekąd wybieramy podobną, może mniejszą, do mojego Fowlera. Wiesz co, turbinę generalnie dobierasz sobie według specyfikacji tego, żeby w klasie, bo masz performance factor, masz w wyścigach górskich i na podstawie wlotu do turbiny jest kwalifikowana twoja klasa, więc starasz się dobrać turbinę
ze stosunkowo małym wlotem, ale z maksymalnie dużym potencjałem i żeby ona maksymalnie dobrze wstawała, więc stara się znaleźć ten kompromis. I tak naprawdę takie dwie turbiny na ten moment wchodzą w grę, to jest G35-1050 i w tym wypadku jest G40-1150. Mhm. I też dlatego zdecydowaliśmy na tą turbinę, ponieważ mamy dwie zmienne fazy rozrządu, więc auto wstaje wbrew pozorom spektakularnie dobrze, więc masz pełen boost około... Właśnie 4... miałem o to pytać. 4500 obrotów masz pełen boost i do 9500 masz użyteczną moc, więc masz 5000 zakresu użytecznych obrotów. To bardzo dużo. Kosmos jest. Dlatego auto na drodze w ogóle nie masz tego problemu. Po prostu operujesz na wyższych obrotach, ale auto ma zakres pracy kosmiczny. I to wszystko z 2,2 litra czterech cylindrów. Tak jest. No dobra. Jezu, co? Kartą mleka. Zajebiście. To fajne, fajne. To no. Dzisiaj co? Dzisiaj jazda po hamowni, tak? Dzisiaj będziemy próbowali zobaczyć w ogóle, co tutaj się dzieje teraz po tych zmianach. Ja muszę dopracować swój jeszcze firmware, bo to dużo zmian też zaszło. To wszystko jest od zera skonfigurowane i tak dalej. No i potem co? Może się uda jakieś testy zrobić któregoś dnia, może byś wpadł, byś się przejechał na fotelu pasażera. To w ogóle to przewidywane jest fotel pasażera? Tak jest, to się mieści. Czy przypinasz się do rurek i liczysz na to, że nie wypadniesz? Nie, mieści się pasażer, jest to gdzieś tam uwzględnione, żeby inżynier od zawieszenia... Na gdzie robicie testy? Na to, że w Kielcach teraz będziemy robili. Mhm. Okej, okay, czyli trzeba byłoby się zgadać jeszcze na drugą część nagrań. No to byłoby spektakularne, uważam, jakbyś się mógł przejechać, bo wrażenia są takie, że no czymś takim nie jeździłeś, wysiadasz, to statek kosmiczny. Na drodze jak jedziesz, to auto jakby startowało, jakby się przygotowało do wystartu, jak samolot, nie? Lekko się unosi i płynie cały czas po drodze, jest kosmos. Myślę, że będzie to taka duża pokusa, że nawet do Kielc pojadę zobaczyć, zapraszamy, co to oferuje. No dobra, no to dzisiaj patrzymy tobie na ręce, co będziesz robił na hamowni. No musisz popatrzeć w komputer, bo tutaj dużo fajnych rzeczy się dzieje i... No to ja nie mam jakiegoś problemu, żeby tutaj pokazywać, bo większość ludzi to ma jakieś tam swoje czary mary, to nie ma co pokazać, a ja to mam akurat w dupie i... No myślę, że robisz takie pewno, rzeczy... I tak nikt sam tego nie skonfiguruje w ten sposób i każdy by musiał to po swojemu robić, więc to nie ma żadnego znaczenia. Nikomu się one nie przydadzą. Na pewno. No, ale dla nas to będzie ciekawe. Dobra, no to pokażemy. Jedziemy na rolki. Z takich ciekawych kwestii mamy pompę wspomagania pędzoną z pompy oleju. Czyli nie masz dodatkowej żadnej rolki tutaj i pasek jest fizycznie napędzany, jest tylko alternator z paska i docelowo też się może pozbędziemy alternatora. Zobaczymy, jak to nam pójdzie i wtedy po prostu z baterii będziemy jeździli, bo przejazdy mamy krótkie. Więc zobaczymy, jak to będzie się w pranie teraz sprawdzało. Niesamowicie, jak te samochody między sobą potrafią się różnić ze względu na funkcję, jaką one mają pełnić. No, to jest tutaj zaawansowane. Już wszystko jest tak naprawdę customowe, nic nie zostało już. To jak ostatnio miałem szansę oglądać synków, jak przygotowują się na 1/4 no. mili i tylne tarcze hamulcowe są z motocykla. To u nas są z czego innego, ale... No właśnie, zastosowania ale... są różne pojazdowe i tak samo pompa wody elektryczna nie jest, jest wykorzystana też z innych samochodów, jakiegoś BMW czy czegoś, bo to są jednak sprawdzone produkty i automotyw jest tym wszystkim super. Z takich ciekawych rzeczy jeszcze Ci mogę pokazać, że nawet sterowanie doładowaniem odbywa się za pomocą zaworków Shiftek, więc same zaworki Shifteka w tym aucie na sterowanie do boostu, na sterowanie od freshera i tak samo zaworek, który sterują, Ty masz valve block, który steruje sterowanie upadkami z Shifteka, to same te zaworki kosztowały z 20 koła. Ile kosztował ten samochód całościowo, no, tak myślę, że na oko? Myślę, złoty powinien wyjść już z tymi wszystkimi projektami, zmianami i tak dalej, bo to jest ciągła zmiana, jest ciągłe, wiesz, udoskonalanie i to się to nie kończy. Już zaraz Ci mogę wymyślić 10 różnych jeszcze innych modyfikacji. Czy jest szansa zrobić jeszcze więcej w przyszłości? Nie, mocy już nie. Mocy to moc zamykamy na tym etapie, później idziemy w aerodynamikę i nad czym się będziemy głównie skupiać. Uwaga i aerodynamika, bo mocowo tak naprawdę nawet jak sobie wyświetlisz australijski Time-Attack, to nie mają być więcej niż 1200 koni, a my byśmy chcieli mieć 1100 koni. Studnia bez dna. No dobra, a mówisz, że to jest najszybsze auto w Europie, tak? Evo 10, w wyścigach górskich, nie było szybszego. A gdyby popatrzeć w skali światowej? W skali światowej na pewno są z jedno albo dwa Evo 10 do drag racingu, ale to jest zupełnie inny użytek i tam auto mają wytrzymać 7 sekund, a nie 1,5 czy 2 minuty pod górkę na takim obciążeniu. A na ile starczy ten silnik? Na ile takich zawodów? Możesz co weekend, co rundę wyścigową go rewidować, bo zawsze coś wyjdzie. Tak naprawdę, jak wytrzyma 2-3 rundy, to jest fajnie. Okej, okay, rozumiem. Droga zabawa. Więc testy, hamownia i do remontu. Nie jest tak źle, ale trzeba cały czas pilnować wszystkiego. Tak jak dzisiaj też na pewno wyjdzie 10 różnych rzeczy dookoła, ale spróbujemy jakoś sobie z tym poradzić. No miejmy nadzieję, że uda Ci się chociaż raz przebić barierę 1000... A nie, no 1100 luz. 1100 luz? Okej. Kilo koń na rozgrzewkę. To mi się podoba. Zapomnieliśmy dodać. Wszystko jest z karbonu. Przednie drzwi, tylne drzwi, klapa, później jest maska, dach jest karbonowy, klatka jest custom cages, czyli taka mega mocna i stosunkowo lekka klatka, ale no... Stąd ta masa. 1130 powiedziałeś, tak? Tak, nie jest łatwo z dziesiątki, bo ma najcięższą karoserię, jeżeli chodzi o Evo, bazowo, więc... A co jest konkurencją dla Was?
Jakie samochody? Najszybsze w Europie takie auto w naszej klasie, które się ściga, to jest Golf 2. Synchro. No, to jest kosmiczny projekt też. Ile waży taki Golf? Pewnie z 800 kg. O, to tutaj ma przewagę. To ciężko konkurować, a mimo tego, że jest słabszy dużo mocowo. Mhm. Ale jakby... A jaki silnik jest w Golfie? Nie mam żadnego pojęcia, więc się odpowiem. Okej, okay. 1.8 turbo pewnie. No co dużo teraz właśnie. I wyższy. Nawet cichy. Równie chodzi jak na Bałku 1090, nie? No, cywilizowany wóz. Nie było łatwo, ale dacie. Kamil, miałeś okazję posłuchać, co tam Lutek opowiada, co nieco tam z tyłu. Weź, kurwa, kosmos. Niewiele o to wspomnieć. Dlatego czasami mu pozytywnie zazdroszczę, że może robić, pracować przy takich wozach, bo to jest coś niesamowitego. Chciałbyś takimi się zajmować? No, kurde, stare, tutaj wszystko co najnowsze jest wrzucone w ten sprzęt i no, coś niesamowitego. Dla no tak, takie... bo my to taka liga podwórkowa trochę, co nie? No, wiesz, też jakieś tam projekty się zdarzają. Bardziej lub mniej dokoksowane różnie, ale tutaj to jest topka po prostu. Tu jest wszystko, co wiesz. Tak wiesz. Jakbyś miał taki high-endową półeczkę i sobie tylko tak zdejmował po prostu i dodawał do wózka z zakupami, no. Także... Nam pozostało nic, tylko wiesz, bierzemy, kopiemy piłką o ścianę i... Trzeba się cieszyć z tego, co mamy, stary. Nie, szczerze? Wóz. Fajne to, ale wydaje mi się, że tak na raz, na dwa, nie więcej. Myślę, że przeciążenia są niesamowite. Wiesz, ja z punktu widzenia osoby, która robi, no może nie na takim poziomie, ale podobne rzeczy, no to jakby lubię popatrzeć, posłuchać, no tak. Wiesz, no bo to dla mnie też jest coś ciekawego, coś nowego, więc... Mi słoma z butów zazdro. Wystaje, ja wolę takiego starego waga z dołożonym turbo VR6. Chwal się, jak postępy. Przez moment coś mówiłeś o jakiejś usterce, ale tak, niewiele było słychać. Myślałem, że się tutaj coś ze sterowaniem USGate'ami dzieje, ale że jest nowe firmy, musiałem po prostu odszukać i znalazłem, że sterowanie komputerem próba wysterowywać, była za mała tolerancja dla spulu turbinki. Mhm. Więc już to wyłączyłem i już jest dobrze. Natomiast jest mniej niż bym się spodziewał. W stosunku ile do... jest aktualnie? 960 koni mamy, tak niecałe 2-3 bara mamy górą. 2,25, coś takiego. Niuta mamy bardzo dużo nam przerosło z dołu właśnie. A jesteś w stanie nanieść stary wykres na aktualny? Mam stary w tle. Mogę ci tutaj położyć. Taki dobry, stary. Więc niuta mamy na mniejszym doładowaniu, tylko że tam to było na 2,65 bara. Na razie mamy tylko 2,25, więc myślę, że teraz 0,2 bara powinno nam dużo dać. Aczkolwiek zobaczymy ile. Zbudkowałeś to? Kurczę, właśnie myślałem, że lepiej będę miał co mocy. To jestem. Ten słabszy jest teraz.
Tak, ale teraz zmniejszył doładowanie. Więc... Mniejsze doładowanie to ile powiedziałeś? 2,25. 2,25. Na rozgrzewkę na razie. Z dołu nie będę jakoś bardzo dokładał. Teraz zobaczę na trochę większym buście, co się wydarzy. Mhm. Wszystko jest generalnie dobrze, nic tu się nie dzieje dziwnego. Nic nie stuka, nic nie puka. Pełna cisza. Czekamy na kilo konia. Kilo będzie, ale 1100 tutaj wątpię, żeby się pojawiło. Okej. Okay. Spróbujemy, no zaraz będziemy walczyć z tym. Zaczynasz tak... od czego? Będziesz teraz dokładał do ładowania, czy jeszcze... Teraz tylko bus nas bawi w tym momencie. Rozumiem. To do ile wlezie, ile turbina pozwoli, ale turbina już mu się kręci na 120 tysięcy obrotów, a ona tak 127 się teoretycznie powinna. A skąd wiesz, że turbina się kręci z taką prędkością? Bo mam czujnik prędkości, sprężarki. To chyba nie jest coś standardowego, co? Dla nas takie, no, w takich autach używamy, no bo to musisz wiedzieć, żeby takie turbiny nie przekręcić. To jest klucz, żeby wiedzieć, w którym miejscu na mapie kompresora jesteś. Okej. Okay. To jak to się dzieje, że w takiej zwykłej motoryzacji, którą, no powiedzmy, zajmujemy się z Kamilem, nie ma takich czujników, no i się operuje bez tego? Po prostu doładowaniem, powiedzmy. No tak, ale wy też nie ładujecie jakiś taki doładowań jak my. Nie zbliżacie do takich granic sprężarek. Mhm. Tutaj jest mały silnik, bardzo dużo obrotu, więc ta turbina mega się szybko kręci, więc... Musimy to monitorować i to taki jest bardzo motorsportowy już użytek, gdzie to jest krytyczne do tego, czy ta turbina się rozpadnie, bo my tutaj nie możemy błądzić. Tak samo mamy czujnik ciśnienia w komorze korbowej, w głowicy, w deklu zaworowym. Mamy takich trochę zabawek i monitorujemy to, żeby tu wszystko było tak jak trzeba. Jakieś zmiany mechaniczne, czy po prostu dokładasz do ładowania? Teraz idę w boost. Tylko boost. Teraz tylko boost już. Mam lusterkę. Czyli się cieszysz? Tak, no bo tak na razie smutno, no co to, 960 koni, aspiracje są większe. Ale to już wiem, co nas jeszcze ogranicza. Tutaj już wiem. Jaki złoty uśmiech. No wiem co, no bo jakby ostatnio najwięcej dało właśnie poprawka głowicy porting. Podobno się nie da zrobić lepiej, ale widać na pewno. Jeżeli kręcisz, bo nie potrzebne wykrycia? Teraz 900, tak, na rozgrzewkę. Nie ma sensu dalej. I tyle chcę zostawić do jazdy, bo tak 9,5 to już przed nim kapały jest. Tutaj? Czy tu? O. Na domykanie. No, to jest zaworek do freshera naszego... O, widzisz, bo to jest sztywne to wszystko strasznie, ale to od wibracji pęka. Wibracji, no. I nie domykało nam, czyli spalina mi silnik oddycha. Pytanie, od kiedy to jest? To muszę przerobić, bo to ja dotykam. Pytanie, od kiedy to się nam teraz działo? Z którego pomiaru? Ach, opowiadaj, co się wydarzyło? No dobra, mamy 960 koni z niedomykającym się zaworkiem od freshera, czyli motor... praktycznie oddycha swoimi spalinami, bo spaliny tutaj powinny iść spaliny, tylko jak jest zaworek otwarty, to dolot idzie tutaj, a jak jest ten, to może być tak, że nam spaliny lecą do silnika. Pytanie, w którym momencie to się wydarzyło, ale na pewno to nie znaczy nic dobrego, musimy to na pewno naprawić. Czyli to jest powód do radości. Jest powód do radości, bo to może powodować, że brakuje nam z tego mocy. Oby tak było. Trzymajcie kciuki. Trzymamy.
Awaria dźwignią tuningu. Ale zobacz, jakim, jaka skocznia jest dzisiaj. No. Ty, prawie 1200 koni. Kamil, musisz przebić ten wynik swoją barą. No, dobra, ja napiszę. Dam radę. Jeszcze dmuchasz? Co? Jeszcze dmuchasz? Jeszcze raz? Czy jeszcze podnosisz? Nie, nie, koniec. 2,75 bar. Mhm. Super. 1170. Turbina jest zakręcona. 1,2, no. Nie. 2,75. No, ustawałeś kiedyś tyle? Przecież ty 3 ładowałeś już. A ty ładowałeś tyle kiedyś? Nie. To ci dam laptop, masz. Ja to wiesz. Na kiskich silikonach składam, to mi przy 2 barach doloty spadają. Aha, ja mi doloty nie spadają, ale paski się urywają. No to ciach. To może ja zacznę, dobra? Tak, to. Ja chciałem pocałować w sygnet. Proszę. Gratulacje. Dziękuję, bardzo ładnie. Wszyscy się cieszymy. No pięknie. Wszystko pięknie wyszło. Jeszcze raz, zapytałem Andrzeja, czy to nie przypadkiem rekord hamowni, a że Andrzej twierdzi, że no tak. Tak. No tak. Tak. Andrzej tak. Twierdzi, że nie było mocniejszego auta. Nie, no, zwłaszcza, że... Ale to nie ma jak zmierzyć, bo to byś musiał mieć jakieś takie auto czteronapędowe, bo na ośkę to byś tyle nigdy nie zmierzył. No właśnie, Andrzej to podkreślił, że okej, okay, Kali, a robił jakieś ta 1000 coś koni, ale to wszystko... Ale nie, no Lutek później 1000 też miał. Ja miałem 1100 w Hellcatie. No i Andrzej podkreśla właśnie, że to, że to było wszystko na ośce. Tutaj mamy 4 buta, jest większa pewność, że nie ma żadnego błędu. No nie, no tutaj. Tak, no bo jak jest ośka, to wtedy po prostu bardzo łatwo ten... I tak używasz hamowni, teraz tam sobie wylicza jakąś tą moc po stratach, bo i tak ona łapie jakiś uślizg, w szczególności jak puszczasz gaz i on wtedy tak sobie śmiesznie wylicza, taką rysuje, to jest tam przy takich mocach to z 50 koni potrafi oszukać. No, ale tutaj fajnie się udało. No to zrelacjonuj nam coś, co się działo, bo tak naprawdę po drodze było tak głośno, że niewiele można było usłyszeć. No tak, nie dało się nic nagrywać. Z czym miałeś problem? Bo tam przez moment mówiłeś coś o Westgate'cie. Było kilka rzeczy. Tam spadła nam końcówka, łamał się końcówka od Freshera. No tak, było, to pokazywaliśmy. To naprawiliśmy. Sterowanie doładowaniem ja dałem dupy. Nie każdy jest idealny. Tak? No. On się przyznaje do błędu? No, jasne, że tak. To jest tego shorta trzeba zrobić. To jest ta przemiana, o której mówiłem. Wewnętrzna. I teraz tak. I potem była kwestia taka, że trzeba było dopierdolić zapłonu. A zapłon się przyspieszał. Ty chyba za dużo kupcie oglądasz. No kurde, no ty mi powtarzasz te teksty, no to muszę popugować. No i to jest niestety najbardziej ryzykowny i najbardziej taki nieprzyjemny moment, bo przy takich mocach i przy takim hałasie, czyli się kręci 9000, to wyprzedzimy raz o stopień za dużo i motoru nie ma, więc ciężko jest znaleźć ten dobry punkt, no ale się udało. Musieliśmy 6 stopni przyspieszyć do starej mapy, czyli tak wzrosła sprawność silnika i przepływ też silnika kosmicznie wzrósł, no bo dużo więcej trzeba było paliwka wlać. To znaczy, że jest dobrze. Jeszcze zadać jedno pytanie. No. Mów. Jak wrażenia, bo siedziałeś w środku? To tak brzmi, jakbyś miało za chwilę wylecieć w powietrze, no nie? Powiem ci, że jak patrzę w telefon i nie obserwuję, co się dzieje na zewnątrz, to mam wrażenie, że już? To już? To jest 9000 obrotów? Kiedy? Pomieszczenia się trzęsie, naprawdę. Coś podobnego. No dobra, ale to... To jest od... Ile się da? 2,75? Chłopaki podbiegli do mnie na koniec, mówią, chodź, teraz będzie strzelał. Co się stało na końcu? A, no mieliśmy, wytestować sobie gearshifty i antilag, no bo trzeba wszystko to dostroić do odpowiednich... Do wymaganych parametrów, tak, do prędkości turbiny, ciśnienia w kolektorze sącym. No i po 3 zmianach biegów i jak włączył się tryb antilagu, urwał nam pasek ze sprzętu, ponieważ teraz przerobiliśmy cały układ i na pasku mieliśmy tylko alternator. I mieliśmy... No mówię, że ten alternator prawdopodobnie też będzie zastąpiony baterią. Też docelowo, właśnie żeby to uniknąć, natomiast jeszcze nam nie starczyło czasu, żeby to wszystko wyważyć. No bo to zawsze się pojawiają nowe problemy i komplikacje. Natomiast... spowodowało to, że zerwał się pasek i wpadł nam pod pasek od suchej miski olejowej od pompy. O. No i niestety straciliśmy na 10 sekund ciśnienie oleju, więc motor teraz po hamowni w rozbiórkę. Wymieniamy. Słyszałeś to? Na 10 sekund nie było ciśnienia oleju. On odpali, myślisz? Moim zdaniem mu się nic nie stało, ale profilaktycznie trzeba wymienić to. Bo ja specjalnie go też nie gasiłem od razu, bo jak były pierścienie tak nagrzane, one by się przykleiły do tego, więc wolę wymienić panewki niż zmieniać pierścienie i cały motor tak naprawdę remontować. W tym wypadku takie... Taka szkoda postawa. Czyli tu jakieś resztki wojenne. Jest z tego taki, że jak wchodzimy na 9000 obrotów, zaczyna nam jebać ten pasek. I wtedy też tak było. Nie, jeździłem na 9,5 wcześniej. On jest za krótki, teraz musimy prowadzenie dorobić, tak jak było wcześniej. A patrz, co się dzieje z tą pompą wspomagania. Ale nie, no to zatrzymało się nagle i zostało zwrotki. Albo możecie użyć takiego paska jak na pompie oleju, nie? I wtedy nie będzie takiego problemu, że to spadnie. No ale kółka musi... No kółka tak. No jest przygoda, praca domowa do odrobienia. Na szczęście zrobiliśmy to, co chcieliśmy, czyli 140 koni dodaliśmy tuningami, co jest spektakularnym przyrostem.
I tego się nikt nie spodziewał. Ja, no, się, bałem, ja, przed... ja się bałem, że dzisiaj to się w ogóle nie uda, bo na 2.30 bar mieliśmy ledwo 1030 chyba. Pragnę zauważyć, no wiem, że to może nie jest jakiś wielki wyczyn, ale na tym kanale takiej mocy jeszcze nie było. A jeszcze gdyby uwzględnić z jakiej pojemności, no, to takiego stosunku na litr to w ogóle nigdy, no, nie było. 20 litra, tak jakbyście z 3-litrowego V6 robili po 1600 koni, no. Więc. Kamil. Masz challenge. Wyzwanie ja do ciebie. Ja kibicuję naprawdę i... Wyzwanie do ciebie. Budujesz bardzo mocno Mustanga, barra, no 4 litry. Musisz 1200 przynajmniej zrobić. To jeszcze. Wiem, że stosunek nie będzie tak dobry, ale przynajmniej nowy rekord. No pewnie będziemy razem jeździć, więc... Nie chcesz sam? Ja chcę sam, ale no, zawsze się tutaj spotykamy, no to wiesz. Ba, to lubię sobie pojeździć. Okay. To jest fajna rzecz. To może zakończmy zapowiedzią, bo powiedziałeś, że będą jeszcze jakieś testy na torze. Chcielibyśmy pokazać też przewieźć Karola, żeby zobaczył, jak to jest takim statkiem kosmicznym się teleportować po drodze. I ja to chyba specjalnie przed tym odcinkiem nic nie będę jadł. No specjalnie ci wciśniemy jakiś pokarm i będzie nawet ci torebeczka jak w samolocie. Trzeba będzie całą kabinę sprzątać. Trzeba szybko naprawić to, co się zepsuło i będziemy... Mówi, że będą jakieś testy na torze Kielce, tak? Tak. Mamy plan pojechać przed zawodami w Sztembergu, które mają być za 2 tygodnie. Mhm. Pojechać jeszcze na dzień testowy, wszystko wytestować. Właśnie takie, niestety takie rzeczy musimy wyłapać. No i będziemy testować, więc może będzie szansa, żeby się przejechać. Zapraszasz na testy? Oczywiście, że tak. Ja to na pewno prawie nie wsiadam. Ja to dziękuję. Kamil, może ty pojedziesz ze mną? No nie zaproszę. Nie starczy kilometrów już, bo to wiesz, takim autem przejedziesz 10-20 km. No właśnie, jaki jest koszt takiego, powiedzmy, kółka? Tak tego? A kółka, takie małe? Nie. Chodzi o jak jesteś na przykład na torze Kielce. No, ile to pali? To nie chodzi o spalanie. Ja wiem, ale tak inaczej. Licząc, moim zdaniem, zużycie takiego auta i obsługę takiego auta, jeden weekend wyścigowy to jest ponad 50 tysięcy złotych. W górach, między 50 a 70. No bo tak jak ja sobie w drifcie przeliczałem na przykład jedno okrążenie na Słomczynie, dwa okrążenia na Słomczynie to parę lat temu, teraz ceny się zmieniły, to było takie 600-800 zł. No to tam masz za jeden przejazd z 5-10 koła, tak wychodzi. Za jeden przejazd 1,5 minuty. To powiem ci, że ten fotel pasażera w tym aucie to będzie chyba moja najdroższa przejażdżka. No 40 zł za litr, samo paliwo. Ja pierdzielę. To my dzisiaj beczkę spalili. I to i tak jest mało, bo ja mało zużyłem paliwa. Luciu, bardzo ci gratuluję. Super. Zbijamy piątkę na koniec. Kamil. My wracamy do... Corrado. Gościu, gratulacje. Corrado, tak. Teraz będziemy tuningować. Tym bardzo pozytywnym akcentem kończymy. Rekord na kanale, rekord na hamowni. Ach, twój chyba też rekord, ale debiut, co? No. Weszli z wysokiego C. To ta jagodowa bluza na pewno. No, to udało się. Ciśnienie mam. Co nie ma? Mam ciśnienie. Palić? Operacja udana, pacjent.